Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam na materiał poświęcony czasu Present Continuous. Na samym starcie poprosiłem Was o zostawienie subskrypcji oraz lajka na tym kanale, ponieważ bardzo mi zależy na jego rozwoju oraz na dostarczaniu Wam jak najlepiej skondensowanej wiedzy szkolnej oraz tej, która przydaje się do codziennego życia. Bez dłuższego przedłużania, zaczynamy. Moi drodzy, czas present continuous to czas teraźniejszy, prosty, ciągły. Sama nazwa mówi nam, że jest to czas odwołujący się do bliskiego okresu czasu. Present continuous używamy, kiedy chcemy opisać czynność, która dzieje się w momencie mówienia o niej, na przykład I am reading book. Dodatkowo możemy podkreślić, że wykonujemy tą czynność słówkiem now lub at the moment. I am reading book at the moment. Present continuous używamy również, jeżeli mówimy o czynnościach, które odbywają się od dłuższego czasu i trwają dalej, włączając czas, kiedy o nich mówimy, czyli wydarzenie lub czynność tymczasową. Powiedzmy, jeżeli twój stary chciał pobić rekord Małysza Suzuką Swift na rondzie, to teraz ty wraz ze swoją rodziną poszukujesz nowego samochodu, więc jeżeli ktoś się ciebie spyta, co robisz z rodziną, to mówisz we are looking for a new car. Następnym przykładem zastosowania czasu present continuous jest sytuacja, w której mówimy o zaplanowanych czynnościach czy wydarzeniach. Powiedzmy, I am going to cinema with my wife today. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy teraz do budowy czasu present continuous. Nie jest ona ciężka, więc do roboty. Moi mili, ciąg poprawnego zdania w present continuous wygląda następująco. Podmiot plus to be plus czasownik z dodatkiem końcówki ing oraz reszta zdania, jeżeli taka owa istnieje. Teraz, moi drodzy, mam tutaj dla Was taką masną fest tabelkę. Przygotowałem ją sam, więc proszę nie hejcić. I macie tutaj wszystko rozpisane, co i jak, w poszczególnych rodzajach zdań. Mam tutaj zdanie twierdzące, następnie przeczenie i pytanie. Jak widzicie, zdanie twierdzące to już to przedstawiliśmy, natomiast zdanie przeczące, budowa wygląda tak samo, ale pomiędzy to be a czasownikiem stawiamy not, czyli w zasadzie przeczenie dodajemy po prostu i mamy piękny szyk zdania przeczącego. Natomiast w pytaniu musimy zmienić szyk naszego zdania, dając nasze to be na pierwsze miejsce, a następnie podmiot, czyli am I eating spaghetti, jak widzicie to jest napisane, albo is he eating spaghetti, albo are we eating spaghetti. Dobra, moi kochani, to już chyba rozumiecie, nie jest to ciężkie, to jest banalne, a wy jesteście bardzo mądrymi uczniami, więc nie trzeba wam nic teraz powtarzać, zawsze możecie sobie przewinąć, prawda? Dobra, ale jeszcze musimy wspomnieć sobie o wyjątkach. Jak już wiecie, do czasowników present continuous dodajemy końcówkę ing. Jednak w sytuacji, kiedy czasownik kończy się na literkę e, na przykład dance, to usuwamy ową literkę e i dodajemy dopiero ing. Wychodzi nam dancing. Kolejnym przypadkiem takiego wyjątku jest czasownik, który jest złożony z jednej sylaby, a na jego końcu znajduje się spółgłoska, samogłoska i spółgłoska. To musimy podwoić ostatnią literę. Proste słówko run. Jest z R spółgłoska, U samogłoska, N spółgłoska, zatem podwajemy N i dodajemy ing. Wychodzi nam running. Jednak musicie również pamiętać o tym, że nie możemy podwajać dwóch liter, X jak i W. Również taki zabieg podwojenia stosujemy w czasownikach dwusylabowych, gdzie na końcu stoi spółgłoska, samogłoska i spółgłoska. Na przykład forget. To również podwajamy ostatnią literę i wychodzi nam forgetting. Ostatnią zasadą, o której musimy pamiętać, są czasowniki kończące się na ie. W takich czasownikach zamieniamy owe IE na Y. Taki najprostszy przykład. Czasownik die. W tym czasowniku w czasie present continuous wygląda następująco. Dying. No cóż, to są wszystkie zasady, jeżeli chodzi o czas present continuous. Jest to takie bardzo szybko stężona wiedza. Jeżeli chcecie, obejrzyjcie ten film jeszcze raz. Wszystko, co musicie wiedzieć, jest w tym materiale. Róbcie sobie przykłady, mówcie po angielsku, oglądajcie memy po angielsku, cokolwiek i z pewnością wszystko będziecie kumać i będziecie rozwijać swój angielski. Powodzonka, pa pa.